Czasy, gdy szpital tymczasowy na Targach stał pusty, mamy już dawno za sobą. Kolejne szpitale zapełniają się pacjentami covidowymi. Narodowy Fundusz Zdrowia wydał więc zalecenie o wstrzymaniu części zabiegów planowych. Dotyczą spodziewanej trzeciej fali pandemii. Oznaczają tyle, że musimy być przygotowani na sytuację, kiedy będzie trzeba uruchamiać kolejne łóżka dla pacjentów chorych na COVID-19. Wśród zabiegów, które mogą zostać wstrzymane, są m.in. wszczepianie endoprotez, planowe operacje naczyniowe, bypassy czy operacje korekcji kręgosłupa. W skrócie zabiegi, które nie są nagłe, a mogą spowodować zajęcie respiratorów. To na razie tylko rekomendacje. Wiele lecznic, jak na przykład Szpital na Długiej, prowadzi normalne przyjęcia. W Szpitalu Klinicznym Przemienia Pańskiego udaje się zachować wszystkie zabiegi w sposób planowy, nie odwołujemy ich zarówno w zakresie i okulistyki, i chirurgii naczyniowej, absolutnie kardiochirurgii. Kardiochirurgia jest tutaj taką dziedziną wymagającą olbrzymiej troski. Części przyjęć i zabiegów nie będzie można wstrzymać. Przyjęcia ze wskazań pilnych są wykonywane cały czas na bieżąco i zalecenia te nie dotyczą również diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych. Mamy bardzo dużo sygnałów o nadużywaniu teleporad. Choć w szpitalach sytuacja coraz poważniejsza, to z drugiej strony minister zdrowia podpisał rozporządzenie ograniczające stosowanie teleporad. Teleporada jest prawem pacjenta, ale z tego prawa on może nie chcieć skorzystać. Od poniedziałku osobiste badanie pacjenta będzie obowiązkowe na życzenie pacjenta, ale także przy przyjęciach dzieci do 6 roku życia, za wyjątkiem wizyt kontrolnych, w przypadkach pierwszej wizyty w przychodni czy przy podejrzeniu choroby nowotworowej. Część osób takie zmiany cieszą. Jak pan przez teleporadę sprawdzi, nie wiem, moje gardło, ucho, no nie ma szans. Teleporady, a wręcz nie. Gdzie teleporady? Nie, nie. A dlaczego nie? A dlaczego? Wie pan co? Ja też mam Nusię, która chodziła 3 miesiące, teleporadą leczyła, a okazało się, że ma zapalenia skrzeli. Zastrzeżenia zgłaszają jednak lekarze. Pan minister na wiele rzeczy nie umiał odpowiedzieć. Przede wszystkim rodzi się obawa, czy ograniczenie teleporad jest już bezpieczne. Zdaniem lekarzy wszyscy pacjenci, których stan zdrowia budził wątpliwości, i tak byli do tej pory zapraszani na osobistą wizytę. Teraz w przychodniach pojawią się też osoby, którym można by pomóc zdalnie, na przykład wystawiając receptę czy wypisując skierowanie. Jeżeli my zaczniemy pracować tak, jak było przed pandemią, to przecież pacjenci będą się tłoczyli na poczekalni, czyli siedzą obok siebie głowa w głowę. Przejście wirusa z jednego pacjenta do drugiego, tym bardziej, że mamy znacznie więcej tej mutacji brytyjskiej, jest bardziej zaraźliwa. Medyków nie przekonuje także argument o rzekomych nadużyciach, o których mówił minister zdrowia. Jeżeli były sytuacje takie, pan minister wie o takich sytuacjach, że są poradnie zupełnie zamknięte na głucho i nikt tam nie przyjmuje pacjentów i nikt nie odbiera telefonów, to należy po prostu iść z kontrolą do takich poradni i je po prostu zamknąć, odebrać kontrakt. Choć od kilku tygodni rządzący konsekwentnie przestrzegają nas przed trzecią falą epidemii, ograniczanie przyjęć planowych w szpitalach w czasach, gdy limituje się teleporady, już tak konsekwentne chyba nie jest. Piotr Kotwicki, Puls Dnia.